Ladies and gentlemen, thank you very much. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie na tą wspaniałą konferencję. Chciałabym powiedzieć, że czekałam na taką konferencję przez bardzo długi czas i ja przyjrzę się naszym tematom z perspektywy Europy. Ja mieszkam w Kanadzie przez 27 lat, więc z natury skłaniam się ku problemom wielokulturowości, ponieważ moje zainteresowaństwa również krążą wokół jedności Europy i również z bardziej globalnej perspektywy. Ja zachęcam każdego z Państwa na tej konferencji, żeby ekstrapolować wszystkie te bardzo praktyczne informacje, które otrzymujemy z różnych krajów europejskich, żeby pomyśleć z perspektywy globalnej, żeby przyjrzeć się Europie z punktu widzenia sytuacji globalnej sytuacji politycznej. Interesuje mnie tylko i wyłącznie prawda. I biorąc pod uwagę teorię systemów, jeżeli chcemy odnieść sukces w budowaniu silnej Europy, stojąc przed wyzwaniami, które pojawiają się w ciągu ostatnich kilku lat, szczególnie historia się przyspiesza, w ciągu ostatnich kilku miesięcy musimy mieć taki system, funkcjonujący system, który funkcjonuje dobrze i nie funkcjonuje on dobrze, jeżeli nie ma prawdy w dyskursie politycznym. Więc jedyny taki obraz, od którego chciałabym zacząć, to jest to, żeby wskazać na pewne fakty, że nasze doświadczenia komunistyczne w socjalistycznej epoce są takie same, wierzcie Państwo bądź nie, jak sytuacja, która została stworzona przez polityczną poprawność. Bardzo mi się podobała Carlosa prezentacja, ponieważ zwrócił on naszą uwagę temu szczególnemu problemowi. Poprawność polityczna nie jest niczym innym jak komunizmem ujętym w terminy kulturowe. Praktyki, żeby zmienić po prostu ten termin i żeby nadać im wypaczone znaczenie, więc starajmy się przyjrzeć naszym wspólnym doświadczeniom europejskim z perspektywy tego dziedzictwa, które wciąż zezwala nam na takie społeczne kontakty z Europą. Tematem mojej prezentacji jest nieprzepisowe przepisy prawa i to jest przykład tego, że znaczenia słów się wypaczają i musimy bardzo ostrożnie być w zrozumieniu właściwego znaczenia słów, które są wykorzystywane w publicznym dyskursie w całej Europie. Trudno jest uwierzyć, że tylko rok temu, odkąd PiS zszokowała lewicowców zarówno w Polsce, jak również na całym świecie, uzyskując przewagę parlamentarną w 2015 roku, pomimo wrogim nastrojom i również manipulacjom w mediach dobrze opisanym przez poprzedniego mówcę. Musimy również zrozumieć, jak ważne jest to mylące znaczenie, które my doświadczamy, kiedy ruchy konserwatywne osiągają pewne sukcesy. Więc nasza zmiana w Polsce, w mojej ocenie i prawdopodobnie w ocenie również państwa, również zaakcentowała większy szok w terminie późniejszym, tak naprawdę Brexit, który był szokującym wydarzeniem, który był nieoczekiwany przez wszystkich w Europie i następnie Donald Trump, który został prezydentem. To było znowu, że myśmy doświadczyli takie szokujące doświadczenia, reakcje
na te zdarzenia. Jeżeli chcielibyście Państwo przeczytać tytuły, nagłówki gazet na całym świecie, na szczególnie europejskich, liberalnej prasy, widzicie, zobaczcie Państwo, że nie ma takiej naturalnej akceptacji demokratycznych rozwiązań, które zostały wybrane przez Amerykanów, ale to jest jak gdyby przerzuca naszą uwagę na kodeks amerykański, który pojawia się tak naprawdę po zwycięstwie Pola i że jest również opozycja krytykujących pana Trumpa, który jest osobą tak naprawdę nową osobą w polityce, ale niemniej jednak, jeżeli Państwo zastanowicie się nad tym, tak jak ja to zrobiłam, że treści w prasach przed wyborami 52% było za panią Clinton, więc to było takie bardzo szokujące wiadomości. I jest bardzo prawdopodobne, że to tak naprawdę spowoduje, że lewicowcy znowu wygrają w Austrii na grudzień, tak samo we Francji i w Holandii na wiosnę i w Niemczech i w Czechach, więc jest bardzo interesujący czas, jeżeli chodzi o politykę w Europie. Musimy tak naprawdę jak najszybciej jest to możliwe, ujawnić prawdę i racjonalność, przywrócić to w naszym publicznym dyskursie zgodnie z naszymi zasadami naszymi jak katolikami i Jean Monnet, który jest też katolikiem i dlaczego jest to takie ważne? Jeżeli my chcemy, żeby Europa jako całość i każdy naród w Europie, żeby odniósł sukces w tym świecie pełnym wyzwań, szczególnie przy zwiększającej się sile Chin, o którym niewiele wiemy i oczekujemy dobrego z tego i nie wiemy, co tak naprawdę się zdarzy. Pierwsza rzecz, którą zrobić, musimy zbudować siłę naszych wewnętrznych gospodarek, umocnić nasze stosunki społeczne. Jeżeli chcemy i żeby to zrobić, nie musimy to opierać na prawdzie, nie możemy, musimy to opierać na prawdzie stosunków i na prawdzie diagnozy. Chciałabym zilustrować to, wykorzystując przykład zasad przepisów prawa stosowanych przez Europejskie Komisje. Chciałam się podeprzeć tym przykładem. Cały czas mówię i słyszę we wszystkich mediach te same, tę samą retorykę, tę samą poprawność polityczną, całkowite mylne informacje. Rząd ósmej koalicji, który jest zdominowany przez PO, opisany bardzo dobrze przez już poprzednich mówców. Nowa konserwatywna większość w parlamencie jest bardziej zobowiązana do szerzenia demokracji, tak jak PiS, żeby zwalczać korupcję w rządzie. Natomiast korupcja za czasów rządów PO została skrytykowana przez Polaków i również to by to chyba zszokowało publiczną opinię, jeżeli tylko media tak naprawdę zaraportowały pewne tego typu zdarzenia i również inne instytucje, gdyby zainicjonowały, podjęły odpowiednie wysiłki, takie jakie powinny były podjąć. Niemniej jednak było zainteresowanie ze strony Unii Europejskiej, żeby wytknąć braki i nieprawidłowości w rządzeniu PO. Od samego początku PO
krytykowało rządy PiS, więc musimy tak naprawdę dobrze znaleźć znaczenie słów. Fakt jest taki, że nie ma żadnej procedury Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o przepisy prawa zainicjowane przez Komisję Europejską w 2016. Te przepisy prawa nie mogą związywać ani Polską, ani inne państwa członkowskie, ani innych podmiotów, chyba że tylko mogą związywać Komisję Europejską. I Komisja Europejska chciała wprowadzić powszechnie, bez konieczności traktatów, nowych procedur nieopartych na prawie. Procedury pojawiły się w dokumencie, który jest oparty na wewnętrznych rezolucji Komisji Europejskiej, nazwany kodeksem przepisów prawnych, który jest, nie ma żadnych podstaw, który jest, nie jest on wprowadzony wewnętrznie. I teraz ja cytuję: nowe ramy prawa nie stanowią lub też nie wprowadzają nowych zobowiązań dla Komisji, ale mówią o tym, jak Komisja Europejska sprawia swoją rolę w ramach traktatu. To jest koniec cytatu. Tak naprawdę prawda jest taka, że to stanowi o nowych kompetencjach dla Komisji i nie pokrywa się z jej rolą w ramach traktatu. To, ponieważ rolą Komisji w ramach traktatu jest to, że ona musi spełniać obowiązki wynikające z artykułu 7 traktatu. Rada Europy, działająca na zasadzie anonimowości, proponowana przez 1/3 państw członkowskich lub przez członków Komisji i po otrzymaniu zgody Europejskiego Parlamentu może określić istnienie naruszeń przez państwo członkowskie wartości, które są zawarte w artykule 2, po zaproszeniu takiego państwa członkowskiego, żeby przedstawiło swoje wnioski. To jest koniec tego cytatu. A więc w artykule 7 traktatu ja nie koncentruję się na miękkich uregulowaniach. My mówimy o opinii, tutaj mówię o opiniach, ale koncentruję się na twardych regulacjach, które mogą doprowadzić do deprawacji prawa do głosowania w określonych instytucjach europejskich. Więc w artykule 7 traktatu to Rada Europy, a nie Komisja, która ma prawo do tego, żeby określić, jaki jest status porządku prawnego i innych wartości w państwach członkowskich, a nie Komisja, a inne instytucje w Unii Europejskiej. Komisja ma tylko i wyłącznie prawo, takie samo prawo jak państwa członkowskie, żeby złożyć propozycję Radzie Europy, tak jak 1/3 państw członkowskich zrobiła, a nie badać pod względem administracyjnym, sądowym porządku prawnego. Te przepisy prawa, które zostały wprowadzone, nie zostały wprowadzone w sposób transparentny, niezgodnie z prawem, nie było na powołanie się na określone instytucje Unii Europejskiej, nie było przepisów dotyczących prawa do głosowania, nie było wspomniane również opinie ekspertów, czy one to przyjęli, czy odrzucili to, jeżeli chodzi o tą rezolucję. Dlatego też Komisja tutaj nie tylko działa bez żadnych ram podstaw prawnych, ale także również w nietransparentny sposób i w substandardowy sposób. I pytanie się nazywa, dlaczego tak się dzieje? Żeby już zakończyć, chciałabym się skoncentrować na kilku sugestiach dla tej fantastycznej inicjatywy pani Ewy Stankiewicz i również Solidarnych 2010. Ja proponuję, żeby zbudować naszą agendę i żeby wziąć pod uwagę kilka spraw. Przede wszystkim, żeby
żeby nadać właściwe znaczenie słowom używanym w Europie, żeby używać właściwego języka, który pozbywa się wszelkich niedomówień i wątpliwości. Po drugie, żeby rozwinąć sieć kontaktów z różnymi organizacjami, które wartościują prawdę na wszystkie sprawy i również z osobami prywatnymi we wszystkich krajach europejskich i żeby pozyskać wolontariuszy, którzy mogą się zorganizować i mogą promować naszą ideę, żeby stworzyć również zespoły think tank w ramach instytucji europejskich w tym celu, żeby promować naszą sprawę. I ja, Waldemar Biniecki, ja adresuję tą sprawę właśnie do pana i żeby na przykład stworzyć listę naszych kandydatów, to jest najbardziej praktyczny punkt w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej i żeby wypracować plan, żeby wspierać ich w Europecie w wyborach do na Parlamentu Europejskiego w 2019 i żeby wspierali oni naszą sprawę w sposób ciągły. Nie mamy czasu, żeby się przygotować na te wybory, więc musimy się zorganizować i bardzo proszę o wsparcie. Europa jest cenna dla nas. Europa była postrzegana po II wojnie światowej przez myślicieli katolickich, którzy przede wszystkim myśleli, że nigdy, przenigdy nie będzie takiej samej wojny. Ale ja uważam tą poprawność polityczną, jaką stan wojny oprawdę. I ja bym nawet powiedziała, że w tych niespokojnych czasach, gdzie wszystko globalnie się zmienia, że ta prawda nie może być ofiarą, jeżeli my nie chcemy być ofiarami. Dziękuję bardzo.